Ważniejszym jest, na ile ta młodzież, z którymi pracujemy, rozwija się względem siebie. Fajnie, że ten średni poziom jest naprawdę wysoki, bo to mówi o pozycji wyjściowej. Program trwa już kilka lat. Bardzo trudno jest znaleźć dziecko, które jest w programie dłużej niż dwa sezony i po którym nie byłoby widać efektów pracy, zwłaszcza motoryków. To jest bardzo ważne podkreślenia. No i bardzo podobnej pracy koszykarskiej. W związku z tym absolutnie na zasłużenie, na uwagę zasługują wszyscy. A z każdym kolejnym półroczem praktycznie będzie można weryfikować, kto pójdzie dalej i kto się prawidłowo rozwija. Wszyscy przyjechaliśmy się ogólnie dobrze zaprezentować, pokazać to, co robimy w klubach, nad czym pracujemy. No i żeby pokazać tych zawodników, którzy są perspektywiczni, tak? Którzy mogą coś kiedyś znaczyć w koszykówce. No, marzenie moje największe to być zawodnikiem ekstraklasy i reprezentacji Polski.